Oto Ruda Śląska, miasto liczące około 140 tysięcy mieszkańców. To właśnie w tym mieście 18 października na torach kręgielni Fantasy Park w centrum handlowym Plaza zorganizowano 17. Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych Ruda Śląska 2012. Organizatorem sportowego współzawodnictwa była miejscowa sekcja terenowa Halembianka. Współorganizatorami przedsięwzięcia był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie oraz Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 140 zawodników. Organizatorzy, wspierani przez opiekunów i wolontariuszy, stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu zarówno rejestracja, jak i przeprowadzenie całego turnieju przebiegło szybko i sprawnie. Warto przy okazji wspomnieć, iż bowling z angielska to jedna z najpopularniejszych odmian gry w kręgle. Jednak ten, kto sądzi, że ta forma rozrywki jest wynalazkiem współcześnie żyjącego człowieka, jest w błędzie. Jej początki sięgają bowiem faraonów. Archeolodzy znaleźli w grobowcu sprzed ponad 5000 lat przybory, które przypominają te, których używa się obecnie do gry w kręgle. W gry przypominające dzisiejsze kręgle jeszcze przed erą nowożytną grała ludność zamieszkująca starożytną Germanię, Bliski Wschód i kraje Afryki Południowej. Niestety, mimo tradycji liczącej kilka tysięcy lat oraz starań Międzynarodowej Federacji Kręglarstwa zrzeszającej 100 państw, do tej pory bowling nie zyskał statusu dyscypliny olimpijskiej. Niezależnie od tego, ta dyscyplina sportu ma sporą rzeszę zwolenników, czego potwierdzeniem była 17. edycja regionalnego turnieju bowlingowego. 6-7 lat temu zaczęli się tak mocno rozwijać bowling w kilku miejscach, nie tylko w Rudzie Śląskiej, bo wcześniej to były Żory, Ruda Śląska, potem Katowice, Rybnik, w tych wszystkich miastach zjeżdżały się tam sekcje na treningi, ale postanowiliśmy, aby w tych zajęciach treningowych, a potem w zawodach dawać możliwość zawodnikom z mniejszymi możliwościami sprawnościowymi, tak, z mniejszymi umiejętnościami fizycznymi, tak aby w tym kierunku mogli się rozwijać nasi sportowcy z umiarkowanym czy znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnym, a co za tym idzie też czasem częstokroć borykający się z jakimiś dysfunkcjami fizycznymi. I to powoduje, że mając taką rzeszę sportowców, możemy ich wyciągnąć i możemy realizować takie fajne przedsięwzięcie jak ten turniej bowlingowy. Bowling to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim sportowa rywalizacja w duchu fair play, w której zdobywa się medale. Warto tutaj wspomnieć, iż złoci medaliści biorą udział w losowaniu na zawody rangi ogólnopolskiej. Złoci medaliści tegoroczni będą mieli kwalifikacje do przyszłorocznych zawodów ogólnopolskich, oczywiście pod warunkiem, że zostaną wylosowani, bo to jest podstawowa rzecz, że nie liczą się umiejętności, bo one są jakby ważne w grupach, ale każdy złoty medalista z większymi umiejętnościami lub mniejszymi umiejętnościami ma szansę jechać na zawody ogólnopolskie i rywalizować w swojej grupie sprawnościowej. Udział w turnieju regionalnym wymagał od zawodników systematycznych treningów. Jakie korzyści płyną z uprawiania bowlingu przez dzieci i młodzież? Tak ogólnie z uprawiania sportu płyną same korzyści, prawda? Dla każdych dzieci i dla każdego człowieka w jakimkolwiek wieku. Dla naszych dzieci szczególnie, ponieważ są to dzieci troszeczkę zepchnięte na margines, nie ma takich zajęć prowadzonych dla naszych dzieciaków. Dla nich są to zawody, które przygotowują ich do regularnego treningu, do rozwoju, a już zawody są możliwością pokazania się, pokazania swoich efektów ciężkiej pracy na treningach. Trenerzy oraz pedagodzy szkolni jednogłośnie zwracają uwagę na niezwykle pozytywny wpływ sportu na rozwój dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia treningowe wpływają bardzo pozytywnie na naszych uczniów, przede wszystkim na ich zachowanie. Dlatego, że oni czekają na te treningi, oni chcą w nich uczestniczyć. Przekłada się to na ich zachowanie w szkole przede wszystkim, poza szkołą. Uczą się kulturalnego zachowania, to nie tylko jest rzucanie kulami, ale też właśnie społeczne funkcjonowanie w środowisku. W uroczystej ceremonii otwarcia uczestniczyło 20 ekip z regionu śląskiego. Aktywni Mikołów, Animusz, Racibórz, Fairplay, Rybnik, Gladiatorzy, Orzesze, Gumisie, Zabrze, Halembianka, Ruda Śląska, Herosi, Ruda Śląska, Huragan, Racibórz, Komety, Zabrze, Koniczynka, Żory, Łukaszki, Ruda Śląska, Motyl, Tychy, Pogromcy, Wyry, Promyk, Rybnik, Pryzmat, Tychy, Rywal, Kuźnia Nieborowska, Skrzaty, Gliwice, Sokoły, Miedary, Szczypiory, Ruda Śląska, Szkwał, Katowice.
Podczas prezentacji zawodnikom towarzyszył hymn oraz podniesienie flagi olimpiad specjalnych. Do licznie zebranych gości zwrócił się ze sportowym przesłaniem dyrektor oddziału regionalnego olimpiad specjalnych Polska-Śląskie Dariusz Wosz. Witając uczestników, podziękował organizatorom, zawodnikom, opiekunom, wolontariuszom oraz darczyńcom za trud i wsparcie i wszelką pomoc okazaną przy organizacji turnieju. Życzył zawodnikom powodzenia w sportowej rywalizacji. Następnie przysięgę olimpijską wspólnie ze wszystkimi niepełnosprawnymi sportowcami wypowiedziała Kasia Prychała z sekcji terenowej Halembianka z Rudy Śląskiej. Pragnę zwyciężyć. Pragnę zwyciężyć. Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć. Niech będę dzielny w swym wysiłku. Dziękujemy. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała prezydent Rudy Śląskiej, pani Grażyna Dziedzic. Jestem ogromnie wzruszona, że w Rudzie Śląskiej tak dużo się dzieje, że mamy tak wspaniałych sportowców i że tyle drużyn z województwa odpowiada na nasze imprezy. Uważam, że 17. Regionalny Turniej Bowlingowy został otwarty. Ceremonię otwarcia zawodów zaszczycili swoją obecnością dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON Anna Wandzel, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Grzegorz Ząbkowski, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego dr Ryszard Plinta i dr habilitowana Anna Zwierzchowska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda i Witold Hanke. Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa Dariusz Sitko, prezes Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start Piotr Szymala, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej Zygmunt Grzybek oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Rudy Śląskiej. W tegorocznej edycji turnieju wystartowało 144 zawodników reprezentujących 20 sekcji terenowych z 13 śląskich miast. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na 24 grupy sprawnościowe i dzielnie rywalizowali na 10 torach kręgielni. Wszyscy zawodnicy wykazali się niezwykłą determinacją i wolą walki. Mimo sportowej rywalizacji zawodnikom towarzyszyła wspaniała atmosfera, wzajemna życzliwość i radość z sukcesów własnych, jak i kolegów. Ci, którzy nie wykorzystali wszystkich swoich sił na torach, mogli potańczyć w rytm skocznej muzyki. Na zawodników czekał również poczęstunek. Były napoje chłodzące, ciasta oraz pizza. Przeprowadzenie zawodów tej rangi z tak dużą ilością zawodników nie byłoby możliwe bez zgodnej współpracy placówek, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą aktywizacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sport, rekreacja czy aktywność ruchowa odgrywa w terapii kluczową rolę. Tego typu wydarzenia regularnie nam towarzyszą, ponieważ traktujemy wszelkie formy aktywności, zarówno sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej, jako element rehabilitacji społecznej. Przez tego typu imprezy my wchodzimy w dialog ze społecznością lokalną, regionalną, prezentujemy pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, że są to osoby nie tylko takie, które wymagają stałej pieczy, pomocy, ale są to pełnoprawni obywatele naszego państwa, którzy również potrafią cenne wartości wnosić w rozwój społeczeństwa. I ci nasi sportowcy przez cały rok przygotowują się do tego wydarzenia. Dzisiaj to jest dla nich święto. To są emocje związane bezpośrednio z zawodami, z rywalizacją, ale to jest przede wszystkim święto. Oni się dzisiaj spotkają ze swoimi partnerami, rówieśnikami, będą podziwiani przez kibiców. To jest dla nich wielkie wydarzenie i ja się z tego bardzo cieszę. Dlatego też tak chętnie wspieramy wszystkie te inicjatywy, między innymi sportowe, realizowane przez olimpiady specjalne. Turniej był ogromnym świętem dla wszystkich ekip uczestniczących. Był także zwieńczeniem całorocznej ciężkiej pracy. Warto podkreślić ogromną otwartość na tego typu przedsięwzięcia kierownictwa oraz pracowników Fantasy Park. Bez zwykłej ludzkiej życzliwości zawody po prostu nie mogłyby się odbyć.
Fantasy Park to centrum rozrywki dla każdego, bez znaczenia z jakim stopniem sprawności do nas przychodzą. Olimpiady specjalne goszczą u nas już od wielu lat, są stałymi bywalcami Fantasy Parku, więc bardzo mi miło, że i tym razem na tak wielkiej imprezie mieliśmy okazję ich gościć. Do sportowej rywalizacji stanęli zawodnicy reprezentujący 20 sekcji terenowych olimpiad specjalnych. Jest jednak sporo białych plam na mapie naszego województwa, w których sekcje terenowe olimpiad specjalnych jeszcze nie powstały. Być może to obawa przed czymś nowym i mało znanym lub obawa przed dodatkowymi obowiązkami. Dyrektor Witold Hanke zachęca do podejmowania wyzwań. U nas w ośrodku na szczęście spotkało się to z dobrym odbiorem pracowników. Powiem, że to jest najważniejsze, żeby właśnie ci ludzie znajdowali też w tym satysfakcję i przyjemność. Ja myślę, że przede wszystkim liczy się to, że nasi mieszkańcy z tego czerpią też bardzo wiele radości, energii, realizują siebie poprzez sport. Także te korzyści są obopólne, w związku z tym my to dostrzegamy, my się z tego cieszymy i udostępniamy nasze możliwości olimpiadom, w zamian za to otrzymując to, co olimpiady oferują naszym mieszkańcom. Prezydent miasta nie kryła zadowolenia z faktu, że to właśnie Ruda Śląska, w której działają aż 4 sekcje terenowe olimpiad specjalnych, jest gospodarzem turnieju regionalnego. Pani prezydent w rozmowie podkreślała rolę i znaczenie wspólnych działań. Oczywiście w Rudzie Śląskiej od wielu lat działają olimpiady specjalne, mamy 4 sekcje, 2 sekcje przy szkołach specjalnych, 1 przy Szkoły Życia i 1 przy Ośrodku Najświętsze Serce Pana Jezusa Caritasu. Te olimpiady współpracują bardzo ze sobą mocno, działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca jest bardzo dobra, bo zawsze uważałam, że wspólne działanie prowadzi do wielu sukcesów. I tak jest w Rudzie Śląskiej. Przedsięwzięcie wsparł także Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. My jako samorząd województwa śląskiego chętnie wspieramy tego typu przedsięwzięcia i cieszymy się, że jakieś tam skromną cegiełkę dokładamy do tego szczytnego celu, do tego, żeby ci ludzie mogli cieszyć się tymi chwilami, które mogą razem ze sobą tutaj spędzić na tego typu imprezach sportowych. 17. Regionalny Turniej Bowlingowy był sporym wydarzeniem dla niepełnosprawnych sportowców. Zarówno sam start w zawodach, jak i późniejsza dekoracja była dla nich ogromnym przeżyciem. Z medalami i upominkami powrócili już do swoich miast, aby za rok, naładowani pozytywną energią, ponownie stanąć do sportowej rywalizacji. Korzystając z okazji w imieniu organizatorów, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom o otwartych sercach za okazane wsparcie i wszelką pomoc. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem wolontariuszy z Akademii Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. Dziękujemy sponsorom za wsparcie, zaś zawodnikom i ich opiekunom za udział w turnieju. Już teraz cieszymy się na kolejne spotkanie z Wami. Dziękuję. 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 Dziękuję.